Żadnych afer nie było. Żadnych afer nie było. Że wam to pasowało. To wam pasowało. Jak otworzyli granice, wpuścili dziesiątki milionów ton tego zboża i innych produktów, to wam pasowało. Oni mogli spłacić te raty w... Naczelna propagandystka PiS, czyli Elżbieta Witek, ma Polaków za ćwierć inteligentów. Kobieta w ferworze kampanii wyborczej usiłuje wmówić potencjalnym wyborcom, że za rządów PiS to właściwie żadnych afer nie było. Również dzisiaj premier Donald Tusk dosłownie zaorał rolników. Premier w krótkich i żołnierskich słowach wytłumaczył im, dlaczego społeczeństwo nie popiera ich patologicznych protestów. A na koniec intelekt aż kipi niczym z wulkanu suwerennej Polski. Tym razem kandydatka z partii Ziobry dosłownie pokonała sama siebie intelektem podczas programu na żywo. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy oczywiście od propagandystki. Dlaczego tak ją określam? Przypomnę Państwu, że dokładnie miesiąc temu na spotkaniu w Krakowie, na salę, gdzie przyszła Witek, wstawiano lustra po to, by, jak twierdził później PiS, wywołać efekt wizualny. Oczywiście nie to, że jest propagandystką, jest najbardziej przerażające i nie to najbardziej kuje w oczy, a to, że ma ludzi za... po prostu niedorozwiniętych myśli, że stając przed kamerami i tłumacząc im, że według niej, w jej urojonej, parafrazując Kaczyńskiego, rzeczywistości zarządów PiS nie było żadnych afer, ci ludzie po prostu jej w to uwierzą. Tak jakby nie mieli mózgu, głowy, choć przepraszam, no wyborcy PiS akurat z logicznym myśleniem mogą mieć problem. Natomiast jako, że jednym z głównych celów naszej audycji jest nawracanie innych, my będziemy nawracali PiSowców i ziobrystów na czele z Witek faktami. Od dziś zapoczątkujemy nasz cykl właśnie poświęcony słowom Witek, czyli codzienne top 20 afer PiS po to, by wyborcy PiS wiedzieli, na kogo głosują. Ja chciałabym tylko podkreślić, że te wszystkie komisje, które są powołane, one nie są po to, żeby cokolwiek wyjaśnić, bo żadnych afer nie było. One są po to, żeby przysłonić to, co rzeczywiście koalicja 13 grudnia robi. Szanowni Państwo, więc zapraszam na pierwsze notowanie od początku, od pozycji numer 1. Pani Elżbieto, by nigdy nie umknęło to Pani uwadze. Być może to, co Pani dziś mówiła, to tylko kwestia roztargnięcia, ale aby ułatwić Pani zadanie, my i nasi widzowie będziemy Wam o tym przypominali. Afera wizowa, afera ministra Szumowskiego, wstrzymane miliardy z KPO, afera 2 miliardów dla TVP i Gezdnichockiej, zakaz aborcji, afera pseudowyborcza Sasina i zmarnowane 68 milionów złotych, katastrofa na Odrze, afera zbożowa, afera skok, afera get back, afera finansowania kampanii minister Anny Zalewskiej oraz innych polityków PiS z pieniędzy PCK, afera KNF, afera nagrody za Polski Ład, centralny przekręt kasy, czyli tak zwany centralny port komunikacyjny, później afera prezesa NIK Banasia, potem miejsce 16, afera CBA, które zgubiło zaledwie 10 milionów złotych z tego samego CBA. Na kolejnym miejscu afera, w związku z którą wyprowadzono również CBA kilka milionów po to, by przegrać je w kolekturze. Następnie afera Lotosu, afera maseczek z Antonowa za bagatela, to w końcu PiS, 5,5 miliona złotych, afera zwolnienia dziennikarzy z radiowej trójki i dzisiaj zamkniemy sobie to notowanie aferą elektrowni w Ostrołęce, czyli komin, który wybudowano, a później go zburzono. Ten sam pani Elżbieto, za którym i pani lobbowała. Tak więc, drodzy Państwo, udostępniajmy nasze programy po to, by informacje o kłamstwach PiSowców po prostu niosła się jak najszerzej. Temat numer dwa dzisiaj, szanowni Państwo, to premier Donald Tusk znów spotyka się z wyborcami. Od dawna jeździł po Polsce, tym razem już jako premier, a nie kandydat, wspierając lokalnych kandydatów. Nie brakuje oczywiście pytań. To nie PiS, gdy na salę mogą wejść tylko ci mający paszport i partyjną legitymację, ale to spotkania na wszystkich, więc i na nie rolnicy mogą przyjść i pytać premiera. W końcu ktoś oprócz nas,
mówi o premierze, powiedział im kilka słów prawdy o nich samych. To, szanowni Państwo, no pech chce, że w większości miejsc, gdzie wygrywał PiS, głosowali rolnicy. Głosowali rolnicy, którzy mimo tego, że przez 8 lat doświadczali namacalnie skutków deformy PiSu, stwierdzili, że i tak PiSowi zaufają, gdy PiS już nie rządzi, mimo że to on doprowadził ich, podobno tak mówią, na skraj bankructwa, walczą nie z PiSem, a z kimś, kto naprawia ich sytuację po PiSie. No oczywiście przewód myślowy rolnika może być skomplikowany, jednak zobaczcie Państwo, jak premier odpowiedział im, wyliczając, punktując krok po kroku, punkt po punkcie ich działania, po to, by uświadomić ich, dlaczego patologia nie ma poparcia społecznego. Premier Donald Tusk, proszę posłuchać. Więc zobaczyłem, jak wyglądały wyniki wyborów. Wie pan gdzie? W Słomnikach. W Słomnikach. Jak wyglądały wyniki wyborów w październiku? Kiedy chyba wszyscy, także wy, widzieli, co się stało. I kto odpowiada za ten bałagan. Bo no, trzeba by mieć wyjątkowo złą wolę, żeby sobie i innym wmówić, że chociaż Tuska 8 lat nie było w polskiej polityce, on odpowiada za to, co robił rząd PiSu. Chyba takiego pomysłu nie mieliście. Ale 50% zagłosowało na PiS. W Słomnikach. 50%. To znaczy, jak rozumiem, ja bym chciał, żeby było odwrotnie oczywiście. Na Koalicję Obywatelską 16%. Ja nie mówię tego, żeby panu dokuczyć. Ja tylko mówię, że wam to pasowało. To wam pasowało. Jak otworzyli granice, wpuścili dziesiątki milionów ton tego zboża i innych produktów, to wam pasowało. Kiedy ja od pierwszego dnia, jak zostałem premierem, zacząłem ten stan rzeczy naprawiać, wyszliście na ulicę i zaczęliście blokować granice, ronda i miasta. Znaczy robicie to bardzo często. I dlatego od długiego czasu na tym kanale nazywamy te pisowsko-konfederacko-ziobrostyczne spędy spędami. Agresywnych rolników nie szukających pojednania i konsensusu, a szukających powodu, gorzej, po prostu samej zadymy. Dlatego myślę, że rolnicy powinni sobie te słowa wziąć do serca i tak na chłopski, właśnie chłopski rozum, po prostu przemyśleć, czy warto iść drogą ustawki, burdy politycznej, czy może jednak warto porozmawiać. Pamiętajmy o tym, że jednak Solidarność upolityczniona nie chce rozmawiać. Nie dziwię się też, że i z drugiej strony takiej chęci nie ma. Sami głosowaliście za PiS-em, pasowało wam, że PiS rządził, to powiedział Donald Tusk, więc teraz radźcie sobie sami. Natomiast tak z innej beczki, oblewanie biur poselskich gnojownikiem, oblewanie farbą starych drzwi zabytkowych do posła Wałęsy w Gdańsku, no wystawia im samym świadectwo. Myślę, że po prostu dewastatorów, niszczycieli, zadymiarzy należy po pierwsze ukarać, następnie skazać po to, by ten postęp resocjalizacji był widoczny. Nie może być tak, że bycie rolnikiem chroni przed jakąkolwiek odpowiedzialnością. Temat numer 3 dzisiaj, szanowni Państwo, o właśnie, zanim to oczywiście proszę o Wasze komentarze. Dzięki temu, że je piszecie, ja mogę do nich się odnieść i przy okazji, no nie ukrywam też, że dzięki Waszej aktywności szukamy tematu do tego, by o nich wspólnie na drugi dzień rozmawiać, więc oczywiście o komentarze proszę. Jestem bardzo ciekaw Państwa opinii na temat właśnie rolników, ale też także samej Elżbiety Witek. W ramach tematu numer 3 dzisiaj, szanowni Państwo, cofniemy się, no bo jednak dyskusja o suwerennej Polsce to no tak jakby się lekko uwsteczniać, ale musimy o tym mówić, ponieważ to jednak integralna część tego patosojuszu. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem www.zrzutka.pl/EXSUMF. Pisowsko-ziobrystycznego dalej są integralną częścią tej iluzorycznej koalicji, iluzorycznie zjednoczonej prawicy. Tym razem na antenie jednej z telewizji zabłysnęła kandydatka suwerennej Polski. Zobaczcie Państwo, jak najprostsze pytania
są w stanie po prostu rozłożyć ich na łopatki. Ludzkich w tamtych momentach. Teraz wyrok TSUE bardzo dobrze. Uważam, że te spłaty rat i że będą oni mogli spłacić te raty w trzymanie spłat rat na czas postępowania sądowego. No to jest bardzo dobre. Uważam, że frankowicze teraz troszeczkę odetchną, bo oni na to bardzo długo czekali, żeby właśnie w końcu się, żeby w końcu móc normalnie żyć i normalnie funkcjonować, nie myśleć o tym, żeby, że mają coś jeszcze na głowie. Oczywiście dodam, że nikt jak PiS tak nie walczył z frankowiczami, osobami de facto poszkodowanymi przez, no niestety, ale to jak działa gospodarka, to Ziobro nie chciałby, sądy po prostu klepały wyroki, które nakazują bankom odstąpienie od pewnych nielegalnych zapisów w umowach. Dzisiaj nawet ziobryści nie są w stanie obronić tez stawianych na antenie telewizji. Ja nawet modlę się o to, by takich występów na antenach publicznych nadawców jak najwięcej było, szczególnie tych błyskotliwych, błyszczących intelektem, mądrych, jakże nie baczyć, kandydatów suwerennej Polski. Adam Bysiek, dziękuję za dzisiaj. Oczywiście bardzo Was proszę to, by kliknąć subskrybuj. 95, patrzę na licznik i 5000. Brakuje nam 4,5 do 100, o co bardzo proszę, bo tylko tak możemy rozwijać nasz kanał, a dzięki temu, jak mówię codziennie, Państwo możecie być na bieżąco z tym, co najważniejsze w polityce. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, apeluję o komentarze i o klikanie subskrybuj. Kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego czwartku, a my widzimy się jutro oczywiście o 16:30. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.